Jest Żabka, jest Olsztyn, jest już koniec wypadu w Olsztynie. Nad ranem lecę sobie dalej przed siebie i choć już nie będę fruwał jako Batman w ciągu dnia, w nocy też się śpi chyba, nie. Poza tym Olsztyn jest ładnym miastem, które nie miałem czasu, żeby podróżować. Podróży ciąg dalszy, zmiana kolegi w samochodzie, zmiana samochodu w ogóle. Jedziemy teraz do Gniezna, tam właśnie, gdzie mnie nikt nie zna, ale zaraz będzie strefa zero. Tam, gdzie lądowali ci kosmici, którzy zawodzili moją matkę. Jak człowiek ma jechać spokojnie bez stresu, kiedy wszyscy przed nami się rozbijają? Jak pomiędzy nimi? Droga jest zamknięta. A ty czemu tam puszczasz cały czas z tej strony? Przyjechaliśmy dopiero, za chwileczkę będziemy to ukraść. Będą z tego ludzie jeszcze na pewno. Samochód nie zniszczony. Samochód nie zniszczony tak mocno, żeby był zwrócić obu kredkę. No chyba tak mocno zniszczony, że muszę go postawić i go wyciąć. Albo wyjąć, bo na pewno wyjść nie wyjdzie z tego. Chyba że się można wszystko. Właśnie jedziemy teraz. Batman leci, już noc się zbliża, czyli powoli skrzydła prostuje. A ma już trochę tego swojego ubioru skompletował. Nawet mam sztucznego małego gumowego Batmana. Taką wklejkę, nie? Z tym oto Supermanem, który jest ełckim Supermanem. Przyjechaliśmy gdzieś daleko, ale robiliśmy już słońce zachodzi. Teraz aktywnie się... Ale szczęście, kurwa, bo jedziemy na zachód. Słońce zachodzi i zaraz będę Batmanem też. I będę... Mamy jeszcze drogę. Mamy papryczki, mamy tutaj. Mamy Supermana kierowcę tutaj. Póki jasno, kurwa, to jeszcze jest Superman. Jeszcze... Bla 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 bla.